Witam, nazywam się Wiesław Kozłowski i na YouTube na Przebudzenie Słowianii Powstań z Kolan mam różne playlisty i dzisiaj chciałem nakręcić film i nie wiem, jaka to powstanie playlista dokładnie, czy zrobię osobno darmowa energia, czy połączę darmowa energia i po prostu jak rozsądnie oszczędzać. I to jest serii właśnie bardziej tak jak rozsądnie oszczędzać, bo wielu z nas po prostu ma środki, jakie ma, mniejsze niż jakieś elity, a czasami po prostu zachowuje się jakby był właśnie na wszystko go było stać, jakby był jakimś masonem albo coś. Bo chodzi mi o to, że na przykład, tu mam przykład, uszkodzone beczki, tutaj taka panienka i tam jest właśnie konewka. No i właśnie, co z takimi rzeczami zrobić? I są pęknięte i wydawałoby się wyrzucić. Ale ta na przykład beczka, no to jest kwestia, to jest porządna beczka 210 litrów. No i taka beczka kosztuje 99 zł. Więc no w ogóle beczki są drogie. A tak jak na przykład ktoś ma właśnie działkę, czy jakiś domek z ogródkiem, no to na deszczówkę no muszą być takie zbiorniki. Więc po prostu można wyrzucić, ale można tak samo zreperować. Tutaj już zrobiłem taką beczkę, zreperowałem. Na końcu będę próbował nalewać wody i pokażę. Tutaj widać, jakie były po prostu pęknięcia. Czyli taka no naprawdę popękana beczka. No bo to chodzi o to, że zostawiłem po prostu. O, tutaj jeszcze właśnie zostawiłem w zimie wody w beczce. No i niektóre beczki po prostu są gorszej jakości i pękają. O, takie pajęczyny. No i ta beczka już jest podklejona. Teraz pokażę kolejną beczkę. Tu są takie pęknięcia wokoło. Bardziej to by było widać z drugiej strony. Może pokażę. O, tutaj widać jakiś taki prześwit. Tam jest wszystko pęknięte. Tylko z tego co widzę, to raczej nie powinno być uszkodzeń wyżej. Najwyżej jak będą wyżej, to poprawię. Ale tutaj po prostu zgrzeje właśnie ten fragment gdzieś odtąd no dotąd, tylko że zacznę od góry. Tu już zacząłem kleić. O. Tylko po prostu tylko no nie chcę tego całego pokazywać jak kleję, no bo nagrywam z ręki i jest niewygodnie, więc go pokażę. Mam takie po prostu urządzenie, to jest akurat chyba jedno z najtańszych, to jest do kleju. No i dokupuje się takie wkłady, nie wiem, one chyba kosztują 2 sztuki złotówkę czy 2 złote, zależy, po prostu są różne te klejownice. No ja uważam, że każde takie urządzenie powinien mieć w domu. Tylko mówię, że no ja kupiłem sobie najtańsze i mi się sprawuje, ale można sobie kupić, różne są firmy, bardziej profesjonalne czy mniej, z większymi tymi grubszymi, znaczy są rodzaje, są grubsze te kleje, no bo trzeba wkłady później już dokupywać takie. Ja pamiętam, kiedyś było to właśnie gdzieś na promocji,
Ja nie pamiętam, czy to nawet nie było poniżej 20 zł. I kupiłem to urządzenie, żeby spróbować i jestem po prostu zadowolony. Więc mówię, to jest oszczędność taką z głową, no bo wiadomo, że jak mamy coś już takiego zepsutego, no to trzeba porzucić, ale generalnie ja próbuję coś po prostu. Niektóre rzeczy się da wykorzystać albo jeszcze do czegoś, a tak jak tutaj tu właśnie ta klejownica jest idealna. Tu dałem pierwszą warstwę już po całości i złożyłem na to cały klej, ten co pokazywałem wam, taki. A teraz zrobię dół, a później jeszcze poprawię górę. Jeszcze raz nałożę, jak trochę odetnę. Tu już jest właśnie druga warstwa. Znaczy pierwsza warstwa na spód. I w sumie już na tą beczkę złożyłem 3 kleje. No i teraz będę robił, poprawiał jeszcze raz górę. Czyli nakładał na ten przesunięty klej jeszcze jedną warstwę. I później właśnie wrócę jeszcze, zrobię dół. Znaczy można by skończyć tak, ale po prostu zależy mi, żeby no, zrobić to za pierwszym podejściem. Kolejna strona zrobiona. Znaczy góra po raz drugi. I po prostu niech sobie to przesunie teraz, a jeszcze raz zrobię dół. Skończyłem tą beczkę, dałem teraz drugi raz warstwę, drugą warstwę na dół. No i w sumie zużyłem na tą beczkę 7,5 kleju. Nie pamiętam, ile kosztuje taki klej. To nie mogę coś ostrości złapać. W każdym razie klej termotopliwy, uniwersalny 150 łamane na 7,5 mm, przeźroczysty, dwie sztuki. I to jest, no to są różne rozmiary. No to akurat do tej mojej klejownicy. Kolejną rzeczą będzie wanienka, taka stara, porządna wanienka, i ona może służyć do, na przykład mi będzie służyła do prania, albo może, znaczy ja ją też używałem, bo teraz właśnie zdjąłem ten klej już, żeby pokazać, drugi raz przykleić, bo ja miałem już, ja już ją używałem właśnie taką podklejoną, do jak wyciągałem ryby z oczka i zmieniałem wodę, to właśnie napuściłem do tej wanienki, więc no to teraz zreperuję tą. Założyłem pierwszą warstwę. Tak może nie widać, bo to właśnie jak przeschnie, to dam jeszcze drugi raz.
bo tu buję takie dziury dosyć duże, przynajmniej ta, więc no, ten klej musi się zapełnić. Więc teraz przełożę na drugą stronę i tu mi przesnie i później jeszcze założę drugi raz i na górę drugi raz. Tu założyłem właśnie już tak samo na górze. Zastanawiam się właśnie, bo to też ja dopiero się uczę, nigdy tego nie robiłem właśnie. Zastanawiałem się, czy to na przykład nie rozprowadzać szpachelką, no ale no tak mi przyszło właśnie, że przy takich właśnie dużych dziurach to lepiej może nie rozprowadzać, bo gdzieś by się tam przy rozprowadzaniu rozłączyło. No tak mi po prostu przyszło intuicyjnie, że lepiej po prostu dawać tak. Ale no ktoś jak ma lepsze doświadczenie, to może powiedzieć na przykład w komentarzu, że powinno się, no bo tak jak na przykład silikonowałem kiedyś, no to silikonowanie to właśnie było zawsze takie rozprowadzanie właśnie i takie wyrównanie powierzchni, ale tutaj mi przyszło tak właśnie z pola intuicyjnie, że no to są za duże dziury. Ale no mówię, tu nie musi być poezja akurat w tej beczce i w panienkach i w tej panience i w tej konepce, więc po prostu no zrobiłem tak. Panienkę już skończyłem z dwóch stron. Zużyłem niby cały klej, ale mówię, to tutaj było tak zapełnienie tych dziur i dałem duże warstwy po prostu. Mogło to się, nie wiem, zalepić dużo mniejszą ilością, ale po prostu tak zrobiłem. No i też właśnie zastanawiam się, czy po prostu nie lepiej tą szpachelką rozprowadzać. Ale po prostu zrobiłem takie. Zobaczymy.